Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i tym razem nietypowy materiał na moim kanale, mianowicie przewidziane premiery gier na kwiecień 2023 roku i bynajmniej nie jest to kanał prima aprilisowy. No na polskim YouTubie jest trochę kanałów z premierami, ale chyba wszystkie skupiają się na większych grach. Gra głównego nurtu, nie ma jakichś takich kanałów, nie spotkałem się przynajmniej jeszcze z takim kanałem, który pokazywałby również mniejsze gierki indie, których premiery są znane i przewidziane na najbliższy miesiąc. I w tym momencie wjeżdżam ja, Cewski, na białym rumaku i robię ten materiał. Jako, że spora część mojego kanału to szperanie w różnorakich źródłach, jakie gry w najbliższym czasie się pojawią. Nie tylko te duże, ale również te małe. To chciałbym się podzielić tą wiedzą w tym oto materiale z wami. Oczywiście nie będą pokazane tu wszystkie premiery, jakie czekają nas na ten miesiąc, ale spora część premier większych i tych mniejszych, malutkich jakichś indie gier, które mnie osobiście w jakiś sposób zainteresowały, zaciekawiły i być może część z nich nawet się pojawi na moim kanale w przyszłości. No ale zapraszam w takim razie do obejrzenia tego materiału, a jeśli chciałbyś, żeby takie materiały pojawiały się regularnie, co miesiąc na moim kanale, dupnij łapkę w górę, zostaw komentarz, suba i zaczynamy. Na początek miesiąca gra, którą miałem przyjemność wam pokazać już jakiś czas temu w wersji beta, Spiritfall. Dynamiczny roguelike, podstawowy w swoich założeniach, przechodzimy kolejne etapy, tnąc, miażdżąc, siekając i zdobywając nowe skille. Ale na pewno przyciąga oko swoją ładną, kreskówkową oprawą graficzną. Wasteland is a domain of devious creation. A thousand shrines to pain and challenge, each built to protect the only resource we have left. W dniu następnym wychodzi gra od twórców Dead by Daylight, a będzie to Meet You Maker. FPS akcji, gdzie będziemy mogli w pojedynkę lub w kooperacji stworzyć własną, naszpikowaną po sufit pułapkami twierdzę, której próbować będą swoich sił inni gracze. A my, no cóż, będziemy mogli się spróbować w twierdzach innych. Take this example. I call them maze makers. These builders weave their outposts like a loom, spinning labyrinths to torment and confound, luring their prey deeper into the abyss until escape is nigh impossible. Next come the trappers. They are masters of suspense, crafting traps and secret snares. All is quiet until the chaos erupts. An invisible arsenal lurching to life, eviscerating any who covet their oozing hoard. I'm here in White Sands, Petria's most luxurious community, where in the upcoming days, President Tyrak is set to make a big announcement. Tego samego dnia premierę będzie miał prequel do Drogi 96, czyli Road 96 Mile Zero, który będzie mieszanką gry akcji z grą rytmiczną. W tej części gry wcielimy się w jedną z bohaterek pierwszej części gry Zoe, córki ministra totalitarnego kraju oraz Kaito. Gra opowiadać ma o przyjaźni i ciężkich próbach, na jakie może ona zostać poddana. Po Road 96 wiemy, że twórcy potrafią opowiadać historię. A kto nie widział pierwszej części, to zapraszam na serię na moim kanale. Hmm.
Kolejny tytuł to Dawn Keeper, ale na ścianie, i to dosłownie. Gra bardzo przypomina Dawn Keeper, ale naszym zadaniem będzie obrona mechanicznego pająka, którym będziemy mogli podróżować od dziury do dziury po pionowej ścianie i zbierać różne surowce potrzebne do upgrade'u naszej maszyny. Last bastion of hope. They protect the dead and the living. In desperate times, they enlist the aid of mortals. Początek kwietnia nie stopuje, bo już 6 kwietnia będziemy mogli zagrać w nową grę twórców Cards of the Dead Gods w Raven's Watch, która będzie grą akcji z elementami roguelike, gdzie wcielimy się w bohatera ze starych podań ludowych i legend, a naszym głównym zadaniem będzie przepędzenie wszelakiego zła z królestwa. Jestem ciekawy tego tytułu, bo stylistycznie i sam zamysł przypomina mi taki hit, jakim był Hades. You thought you could help, Reverie. So much hope and so much disappointment. Even a blown-out candle can still burn a scroll. Who am I to tell how this tale ends? Who am I to guess the design of the Raven's Watch? Również 6 kwietnia wychodzi platformowa skradanka 2D pod tytułem The Library of Babel. Gra przedstawia świat z przyszłości, gdzie ludzkość już wyginęła, a ziemię zamieszkują same roboty. W tej produkcji czeka nas na pewno dużo skradania i rozwiązywania zagadek. Survivalowy City Builder w świecie, gdzie tlen to rarytas, o który będziemy musimy dbać, aby przeżyć. A nie będzie to łatwe, bo czyhać na nas będą różnorakie przeszkody, od eksplozji i trujących gazów, śmiercionośnych wiatrów, suszy, mrozów i tym podobnych. A jak padnie nasze centrum handlowe? Game over. Ludzkość wymarła.
10 kwietnia będziemy mieli możliwość zagrania w pikselowy survival sandboxowy stworzony przez jedną osobę. Polaka działającego pod nazwą Imilkowski Dev. W grze na początku lądujemy na skrawku ziemi i działamy. Po prostu. Budujemy domy, eksplorujemy, kopiemy, walczymy, uprawiamy, hodujemy, co tylko dusza zapragnie. Prolog tej gry zebrał dosyć dobre opinie na Steam, bo aż 89% pozytywnych ocen na ponad 300 oceniających. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. There is evil afoot. 11 kwietnia ukaże się zupełnie odnowiona i rozszerzona wersja powstałego w 2008 roku Sherlock Holmes The Awakened. W grze będziemy badać serię tajemniczych zaginięć, a wszystko w połączeniu klimatu Sherlocka Holmesa w uniwersum Lovecraftowego Cthulhu. Rises in our throats, just as our master rises below. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man, and I know how to stop you. The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Dzień później, 12 kwietnia, dostaniemy grę od polskiego studia Artificial Disasters o tytule Flooded. To nietypowy pikselowy city builder, gdzie naszym zadaniem będzie jak najszybciej zbudować i zebrać surowce. Kolejna gra to kolejny nietypowy city builder, bo będziemy budować swoje miasto za pomocą dostępnych w ręce kart. Każda karta ma swoje plusy, ale też może mieć i minusy. Będziemy mieć 4 statystyki: woda, elektryczność, bezpieczeństwo i ekologia. I będziemy musieli tak manewrować swoimi kartami, aby nie doprowadzić do ruiny którejś z tych statystyk. Young settler, and discover the place where your new kingdom... Oh, for crying out loud. You get out of here now. Go on, shoo, fly away. Where was I? Ah, yes. Come closer and discover how your story begins. 13 kwietnia dostaniemy kolejny city builder, ale osadzony w baśniowym świecie Fabledom. Będziemy mogli zbudować i rozwijać swoją osadę, ale również, jak to w baśniach bywa, znaleźć swoją królową lub też króla. Wygląda naprawdę obiecująco ta gra. Honor, duty, justice. For centuries, these were the principles by which Demacia stood. But fear corrupts even the noblest ideals. The Mage Seekers abused that fear to gain power. Or so they thought.
For he will show them what true power is. 18 kwietnia to gratka dla fanów uniwersum Ligi Legend, bo w tym dniu wychodzi pikselowy RPG akcji pod tytułem The Mage Seeker A League of Legends Story. I to tworzony nie przez byle kogo, a przez Digital Sun, twórców Moonlightera. W grze wcielimy się w Sylasa, którym będziemy mierzyć się z licznymi zastępami łowców magii. Demacia, the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Dziewiętnastego kwietnia w nasze ręce oddany zostanie wczesny dostęp Survival Fountain of Youth, gdzie wyrzuceni na brzeg wyspy będziemy musieli zadbać o siebie i zrobić wszystko, aby odnaleźć tytułową mityczną fontannę młodości. Coś czuję, że gra może się przyjąć z pozytywnym odbiorem wśród społeczności gier survivalowych. Our journey starts in Bel Air, just a few hours after the introduction of the game. Infected, but somehow immune to the zombie virus, our immediate goal is to reach the authorities at the Halperin Hotel, an evac center south of here, in Beverly Hills. Evac center this way. 21 kwietnia, po długich latach produkcyjnych problemów, wychodzi w końcu druga część Dead Island. Niestety, tylko na Epic Store. Brutalna sieczka w kooperacji, ale również solo, w której będziemy mogli ciąć, miażdżyć, deptać niezliczone hordy zombiaków. Gra pierwotnie miała wyjść 28 kwietnia, jednak będziemy mogli zagrać już tydzień wcześniej. Dlaczego? Jest jeden powód, ale o nim później. Each of our slayers have different personalities, stats, and starting abilities. River, tell us a story again, please. We are the children of Pacha. For years, we roamed her lands looking for food and shelter. A co jeśli by tak zrobić Stardew Valley w klimatach epoki Kamienia Łupanego, ale takiego jakby w Ameryce Południowej? Okej, nie ma sprawy, bo tym właśnie mniej więcej jest Roots of Pacha. Panów Stardew czeka zapewne dużo świetnej zabawy, interakcji z mieszkańcami, zdeptania przez bizony. Jest tylko jeden duży minus. Gra nie będzie posiadać języka polskiego. Well, maybe not all of them. We discovered new ways to travel the lands and ventured deep to learn Pacha's secrets. The world turned into a canvas. And our hands, the brush. Turowe, strategiczne bitwy osadzone w fantastycznym uniwersum Ash of Gods? Proszę bardzo. W grze każda potyczka ma stanowić nowe wyzwanie, a jak się gra zakończy, to wszystko zależy od nas i jaką ścieżkę obierzemy. Wszystko w przyjemnej kreskówkowej oprawie graficznej.
Pod koniec miesiąca premierę będzie miał Bramble the Mountain King, osadzony w mrocznym, ponurym klimacie czerpiącym garściami zwierzeń nordyckich. Wcielimy się w rolę małego chłopca, którego zadaniem będzie uratowanie porwanej przez trolla siostry. Gra na pierwszy rzut oka klimatem przypomina mi bardzo świetną serię Little Nightmares. ...27 kwietnia Polska górą. The Last Case of Benedict Fox. Platformówka, metroidwania, w której wcielamy się w detektywa badającego sprawę makabrycznego morderstwa w mocno lovecraftowym świecie pełnym demonów i bestii. Nie ukrywam, jest to jeden z moich faworytów tego miesiąca i liczę na bardzo ciekawy wątek fabularny prowadzenia sprawy morderstwa. EU6 does not How did he keep this a secret? We're close, Benedict. Don't allow the guilt to drain your fortitude. Not all is lost yet. Miałem okazję już zagrać i uwaga, wciąga jak diabli. Gra bardzo podobna do Dorf Romantik, ale posiada troszkę bardziej rozbudowaną mechanikę, dodając rozbudowane kafelki czy też budynki specjalne. Po pewnym czasie możemy cieszyć oko własną rozbudowaną panoramą. No i główny sprawca, który wygonił z tej daty Dead Island. Wcale się nie dziwię. Chyba żadna większa gra nie chciałaby konkurować o graczy z Gwiezdnymi Wojnami. Druga część przygód Kala. Gra efektowna, pełna sztuczek rycerzy Jedi, świetlnych mieczy. Tak po cichu wam powiem, że mnie jedynie odrzuciły w pierwszej części elementy Souls-like'owe typu odradzanie się wszystkich wrogów po zapisie gry, walki w niektórych momentach. Ale jeśli ktoś szuka dobrej gry akcji, to polecam. Keep you company. But left unchecked, it will consume everything until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond our grasp. But I think we finally found somewhere the empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. A place that's worth fighting for. No matter the cost. To
by było na wszystko, jeśli chodzi o kwiecień, drogi widzu. A jeśli ci się podobał ten materiał, to oczywiście zostaw łapkę, subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Skomentuj i do zobaczyska w jakimś kolejnym materiale albo na serii na moim kanale. Nara!